Cześć, z tej strony Wafel, witam was w kolejnym odcinku do Minecraft. Jesteśmy znowu w Minecrafcie na modach i dzisiaj nie będziemy craftować, tylko zbudujemy sobie domek. Tylko jeszcze pytanie, jak chcę z tych lepszych desek, ale jak się je robi? Z tego co ja widzę, to mamy je jeszcze zablokowane. Jakbyśmy chcieli to, to to się da studiować. Jakbyśmy to przestudiowali, już nic nie możemy. No dobra. Jakbyśmy wzięli zwykłe drewno. Czy deski da się studiować? Nie da się. Z czego to można robić? Z gwoździ? Czy gwoździe da się przestudiować? Da się. Robimy gwoździe. Dobra, mamy. Jak je przestudiuję, da się. Reaper kits. To mi się przyda na pewno. Refined planks. Jest. Dobra. Jak się to robi? Trzeba gwoździe i jakiekolwiek deski, żeby były takie zwykłe, albo z lepszego. To robimy w ten sposób. No i właśnie z tego lepszego zamierzam zrobić. Czemu on się tak trzęsie? Weź nie strasz, co? Ziomuś. To sobie zrobię trochę tego drewna. To zobaczymy się, jak trochę go zrobię. Ogólnie zauważyłem, że jak się szybko obracam, to widać ten plecak po bokach ekranu, więc się nie zdziwcie. Wiecie co, to jednak jest o wiele więcej roboty niż myślałem, szczególnie przy robieniu nasion. Więc może zróbmy sobie już jakieś takie pole, żeby te nasiona się rozmnażały. O taką motykę. No i przy okazji zrobiłem sobie nowy młotek i siekierę, ale tym nie chciałem was znowu zamęczać. Dobra, ale ja nie wiem, czy chciałbym tu się osiedlać na stałe. Myślę, że może tam gdzieś. Nie bij! Spierdziando! Trzy szkielety! Tu też szkielet. Okej, okay, ale tu chcę się osiedlić. Tu chcę się osiedlić, to jest dobre miejsce. Mamy bagno obok, mamy... góry. Tu też są góry. Chyba dobre miejsce do osiedlenia się. Dobra, osiedlamy się tutaj, tylko że teraz jest noc i wszystko nas bije. Gdzie robimy plantację? Może gdzieś... Tu na bagnie na przykład. Czemu by nie? Boże! Odnawiałem energię! Sio. Czekaj. To odnawia staminę. Spierdziando. Ale kozak te jagódki. Ale te mie... Ale te zombie z mieczami są przewalone. One blokują ataki. No. No i zadają w luj dużo obrażeń. Tylko na mnie zdejmą mnie na dwa hity, no. Co się stało? Jakim cudem connection lost, skoro ja jestem na... single playerze? Chcę sobie po prostu... I czemu tepa mnie tutaj? Zaraz, o co chodzi? Klikam, żeby mi otworzył plecak. Jakbym zmienił guziczek. On mi jakby wywala świat? Coś takiego? O co chodzi? Dobra, jakbym zdjął ten plecak teraz. Założył go z powrotem. Weź to. I teraz spróbował. I czy teraz się baguje też tak? Tak, też widać ten plecak. Nie ogarniam, o co chodzi. Prawdopodobnie, jeżeli założę plecak, wyjdę i wejdę, to nie mogę go zakładać. Marchewka z zombiaka wyleciała. Wywalmy grzybka. Dobra, tu jest dużo płaskiego terenu, nie trzeba będzie nic kopać. Tylko są potworki, to się je zabije. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. I elo, nie ma was. Teraz oczyścić tutaj teren, żeby nie było drzewek i innych takich. Teren czysty, ale lecą do mnie kolejne zombiaki. No i znowu z mieczem, no kurde. One są najgorsze, bo się bronią właśnie. Tak więc teraz wystarczy zrobić takie coś. Czekaj, co to odwalasz? A ty masz jakieś szanse, że to zrobisz. Trzeba tak stukać parę razy. Dobra, to jeszcze nasionka. Nie ma tego dużo. A jakby tak mączką kostną w to powalić. Ile mamy kości? Tutaj żadnych. A tu jest mnóstwo trawy, można pozbierać.
A czy tam przypadkiem nie jest las dużych dębów? Tak. Ej, to by mi się przydało trochę do tego domku. Bo ładnie wyglądają te pięki. Okej, możemy wziąć takie coś. I tak po prostu wziąć. Co to jest? A, otrzymuję o 10 mniej obrażeń od wszystkiego. A tu dalej jest? Parry Tactics. Parowanie. Tu ogólnie są takie rzeczy, że jeżeli macie jakiś level, to po prostu możecie sobie wziąć tak jakby, nie wiem, skille, dodatki, takie boosty po prostu. Dobra, tak, to będzie rosło, to ja pójdę tam do tamtego lasu, go obczaić. No i pościnać trochę, bo drewno mi się przyda na pewno. Ej, patrzcie, dynia! To jak będziemy potrzebowali, to wiemy skąd brać. Fuck, 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 fuck. W skrócie, fuck. Spierdzielę, ziom, 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 nie, please, please. Nara. Jedzonko, 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 nie. Nie uzupełni na maksa. Jagódki, jagódki. Nara, ziom. Nara. Czy któreś z tego urosło? Chyba to. I to się chyba zbierało inaczej. Klikasz prawym po prostu. Nie? Dobra, skoro mam kość, to zróbmy sobie mączkę. Niektóre z tych wyrośnijmy. Może to, o. I teraz to się zbierało jakoś inaczej. Chyba prawym się po prostu klikało, tak? Jeszcze bardziej trzeba urosnąć. Jeszcze? Nie. Nie, to inny mod musiał to robić. Teraz zbiera się normalnie. A jakby tak odblokować? Reaper Kity. To jest taka skrzynka, dzięki której możemy naprawiać sobie itemy. Ale jak to odblokować? Przestudiowaliśmy gwoździe. Z czego to się jeszcze robiło? Da się młotek przestudiować? Nie, nie da się. Okej, to może deski? Takie, chociaż ja je już chyba studiowałem. Nie mogę nic. Dobra. Pajęczynka. Coś mogę. Kusza. Węgiel? Nic. Flint. Można. Mamy. Jak to się robi? Młotek, skóra, to i flint. Łatwiutko. Do tego potrzebujemy trzech rzeczy i 25 poziom, czyli jeszcze tego nie możemy. Dobra, ale jeszcze przestudiujmy pióro na przykład. Coś można. Heavy armor? Zaraz, heavy armor jest na levelu 10. Możemy go teraz odblokować. Bodkin Arrows. A inne strzały po prostu. No i co jeszcze do tego by trzeba było? Okazuje się, że 0 na 3. Pewnie coś zbugowało. A jakby gunpowder. Pewnie coś z bombami. No. Dobra, weźmy rudę żelaza. To na pewno odblokujemy normalne żelazo. Ale czy jeszcze coś? Nic. I normalne żelazo robi się normalnie. Teraz widzimy inne rzeczy. Mamy piec do masowego przepalania. Ulepszona maszynka do mieszania. Nie, czekaj. Refining? A, tu jest ogromny piec. To jest lepsze paliwo. Tu mamy świńskie żelazo, czyli lepsze. Potem jest stal. To jest czarna stal. A obok stali są też diamenty, a tu jest. Nie jestem pewien, co to jest. Halo, nagrywam 50 minut, a jeszcze prawie nic nie zrobiłem. Właśnie tak stwierdziłem. To, co tu zostało zrobić teraz, to jest materiał na streamy. Ale internet mi tak siada, że mi wczoraj jeden film uploadowało kilkanaście godzin przez noc oraz pobyt w szkole. Więc absolutnie nie jestem w stanie zrobić żadnego streama. A tak sobie pomyślałem, że kurde, wypadałoby tego Minecrafta jednak nagrać. Jakbym chciał zrobić jakieś bomby. Na przykład.
Okej, muszę to odblokować. To co to może być? Cztery rzeczy aż. Siarka. Siarki bym potrzebował. Papier też może teoretycznie być potrzebny, bo się zawija. Pierwszą bombę zawija się w papier. Dobra, zróbmy sobie papier. Gdzie to jest? Tu. Ty, nie możemy tego przestudiować. Flint studiowałem już. Tak. Gunpowder też. Węgiel można. A. To tamten piec dziwny. Co może być jeszcze potrzebne do wybuchów? Saletra. To chyba tu jest, prawda? Chwila. Nie, to jest flux. Nitre. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. To jest chyba właśnie saletra. Aż sobie sprawdzę. Nitrendypina. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale prawdopodobnie potrzebujemy tego do wybuchów. I to jest od 64 do 16, czyli nie kopałem na tej wysokości. A, siarka jest blisko lawy poniżej 16. To też tak głęboko nie kopałem. Ja nie potrzebuję tak głęboko kopać. Więc bomb sobie nie zrobimy. A szkoda, bo to jest bardzo fajna rzecz. Po prostu rzucasz sobie w typa, a on wybucha. Jeszcze lepiej jest, jeżeli te bomby się kleją. To on po prostu nie ma ucieczki. Rzucasz w niego chwila i bum, nie ma go. O, co to jest? Oh god! A tam slimy są. Ale obładowany zombie. Jakiś mocniejszy. Niedawno też takiego spotkałem, chyba na streamie? Znaczy niedawno, to w sumie tak dawno, niedawno nie było. O kurde! A to co to jest? Nim dalej idziemy w progres, tym mocniejsze zombiaki spotykamy. Tak więc kiedy odkryliśmy żelazo, to teraz przychodzi nam taki obładowany. Ale na szczęście jest strasznie powolny. Nie muszę się martwić o to, że mnie uderzy. Lód! A z niego też to wypadło? Nie wiem, muszę zabić slajma. Z niego też to wypadło? No więc tak, muszę sobie najpierw zrobić miejsce w ekwipunku. Bo to strasznie spami ekwipunek. Prawie padłem! W sumie, żadna nowość. Dwa woreczki to mi wiele nie zaspamią, ale jednak wolałbym odkładać niektóre rzeczy. Nie chcę nic wywalać, prawda? Tak więc tak, taki woreczek to po prostu loot. Otwierasz i masz randomowe rzeczy. Reaper kit! O, fajnie, możemy sobie coś naprawić. I tak. Można to researchować. A, pewnie lepsze będzie po prostu. Czyli to naprawia o 25%, jak klikniemy. Znaczy, mamy 5% szans, że jeżeli klikniemy, to nam naprawi. Jeżeli naprawia, to o 25%. Ale przy tym naprawianiu ma 20% szans, że się zepsuje. A to jest książeczka tak jakby z expem. Po prostu bierzemy sobie i mamy większy skill kowalstwa. Nic nie widzę przez ten deszcz. Zaraz, jeżeli to rozwalimy, to mamy pewne szanse, że to... Chociaż zaraz. Może to jednak działa tak, jak myślałem, tylko trzeba trzymać nasiona w ręku. Musiałbym zabić szkieleta i obczaić, żeby mieć tą mączkę kostną. Ale nie ma szkieletów, bo jest dzień. Chyba, że w deszczu jakiś przetrwał. Ale... Chyba nie. Nie wygląda na to. Dobra, mam kilka tych desek. One naprawdę są trudne do skraftowania.
Także chyba tutaj po prostu to postawimy, bo czemu by nie? Tako na środku, bez trawy i tak dalej. Tylko jak ja chcę to rozplanować? Ja chcę, żeby to był taki nieduży dom z kuźnią w piwnicy. To może weźmy na szerokość 4. Może najpierw wykopię po prostu. Tu długie na 2, tu będzie słupek. Tak, o. I weźmy to jeszcze trochę pociągnijmy. O tyle? Chyba tak. I tu na szerokość może 5. I teraz jeszcze to wszystko wykopać. I desek starczy na niewielki kawałek podłogi. Tako. Trzeba do tego naprawdę mnóstwo nasion. Jedno takie nasiono to jest jedna deska, więc potrzebuję tego parę staków. Okej, to wyrosło. Czy jeżeli nie. A tym? Co on tym robi? Nic tak naprawdę. No i rozwalam sobie to. Jakie ja mam to? No chyba wiaderkiem musiałbym to robić, ale nie mam żelaza. Czy są jakieś narzędzia do tego? To wygląda, jakby dało tym się ścinać duże połacie tego. Ale nie chcę takich dużych. O Jezu! Smok! Spierdzielando! Siup, siup! Siup, siup! Geta! On jest daleko, prawda? Tam jest. Trzeba uciekać. Ja chyba to robienie desek rzeczywiście zostawię na streama. Dobra, wróciłem. Po ilu to dniach zaraz? Ja tamten odcinek nagrywałem w piątek chyba. Wczoraj, czyli w niedzielę był stream. Dzisiaj jest poniedziałek. Czyli 3 dni później wracam. Odcinka pewnie jest 5 albo 10 minut. Zebrałem na streamie 2 staki tych desek, co jest. Dużo, to jest naprawdę dużo, to trzeba, to jest mnóstwo roboty. Zebrałem węgiel, odkryłem bardzo fajną jaskinię, w której jest dużo surowców. Zebrałem trochę żela. Kurde, ten błąd. Zapomniałem o nim. Chciałem plecak otworzyć. Zdejmijmy go. Załóżmy znowu. Zebrałem trochę żelaza. Tylko tyle? Zaraz. Ja miałem więcej tego. Dobra, mam 44. Więc myślę, że sobie jeszcze dzisiaj zrobię parę żelaznych itemów, ale tym nie będę was zanudzał. Tylko po prostu sam sobie je zrobię. Oraz myślę, że w następnym odcinku moglibyśmy zacząć robić coś z Archimedes Ships. Bo zaraz, jakie tam materiały są potrzebne? Na pewno żelazo. Ale czy złoto jest potrzebne? Jeżeli tak, to będę musiał obczaić. Wiecie co? Złoto by się przydało. Ale o wiele bardziej potrzebne jest dosyć dużo wełny. Nie mamy owiec. No i właśnie. Zamierzam też dzisiaj właśnie zrobić sobie jakąś małą taką zagrodę i zaprowadzić tutaj trochę owiec. A propos streamów, teraz streamy są na Twitchu, jakbyście nie wiedzieli. I jeżeli chcecie je oglądać, no to macie link w opisie, wejdźcie tam, zaobserwujcie mój kanał, no i po prostu będziecie mieli powiadomienia. Najlepiej to jakbyście sobie pobrali apkę Twitcha na telefon i mieli zawsze pod ręką te powiadomienia. Dobra, ja chciałem zrobić coś takiego. Tak, o, tutaj nie za wysoko przypadkiem? Nie, tutaj pewnie zrobię coś z pieńków. Czyli tutaj nie. Czy to mi dropło, czy. Chyba zebrałem. Tak mi się wydaje. Dobra, plan jest taki. Potrzebuję jeszcze pieńki z ciemnego dębu. Muszę po nie pobiec. Plan jest taki, że po prostu tutaj będzie wejść, tutaj jakieś takie małe chatka, to co jest po prostu potrzebne. Będzie tutaj zejście na dół do kuźni podziemnej i tam chyba też zrobię magazyn, tak myślę. No i w tej kuźni trzeba będzie odprowadzić, trzeba będzie rury zrobić, żeby odprowadzały dym i doprowadzały tlen. O, fuck! Dużo potworków! Dużo potworków! Dobra, rozwalimy ich, rozwalimy. Na spokojnie. Tylko się nie stresować. Leć, lep, lep, lepa! Pup, pup! Pup. Teraz pierdzielanko, bo tu zombiaki. Leci na mnie szkielet.
On ma miecz, więc niezbyt fajnie. Jestem zmęczony! Oh fuck! Get the fuck out! Please! Fuck, do wody wpadłem. Nie bij! A ty nie wybuchaj, dobra? No ale, kryzys zażegnany. Co się stało? Czekaj, czekaj, co? Zaraz, bo chyba było coś takiego, że jeżeli go walniesz, to on ma... Jest szansa, że on podleci do ciebie. Nie odrzuci go, tylko podleci do ciebie. Co się dzieje? Mam newsę przez to, że jestem ranny, prawda? Tak. Tak pamiętam, że coś takiego było, bo... Jak walczyłem z Minotaurami... Na serwie z kolegami, bo najpierw z kolegami grałem na tym... Na takim serwie, właśnie na tych modach. I tam waliłem Minotaury, tak właśnie podobnie jak teraz, to one chyba czasami jak je waliłem, to podchodziły do mnie, podskakiwały jeszcze bardziej. Jakąś taką, nie wiem, kontrę odwalają, czy coś takiego. To jest niebezpieczny bardzo ruch. Dobra, mam pustaka. Czy to starczy? Nie wiem. No nie zamierzam robić jakiegoś nie wiadomo jakiego domu, tylko taka mała chatka. Więc myślę, że starczy. I przydałoby się chyba jakieś źródło jedzenia zagwarantować sobie? Te jagódki to w ogóle, nie wiem, da się je gdzieś posadzić, czy one tak tylko rosną? Co można by jeszcze zrobić? Marchewkę mam. Z zombiaka. Ła! Tego się nie spodziewa. A nie, jednak się spodziewałeś. Cyk! Cyk! Ty, bo mnie ubijesz. Tam leci drugi. A, on ma miecz, dobra. Luźno. Patrz, jak się broni skuban. Fuck! Widzieliście to? Widzieliście to? Podleciał do mnie. Nie odrzuciło go. Podleciał do mnie jeszcze bliżej. Dobra, teraz tam na speedzie lecieć. Tylko gdzie to jest? Gdzie ja jestem? Kuźwa, znowu padłem. To jest tam. Dobra.